Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj robimy sobie, słuchajcie, um, czytanie takie, które Wam obiecałam: czyli um, czy to koniec znajomości, ale pod względem przyjaźni, czy też takiego zwykłego kontaktu. Być może macie kogoś z kimś, o, z kim od dłuższego czasu gdzieś tam czujecie, że ten kontakt jest mniejszy, że ktoś się dystansuje, więc również możecie tak sprawdzić po prostu, czy tutaj idzie to w kierunku jakby zakończenia znajomości, czy bardziej po prostu jest to chwilowa pauza dla osób, które gdzieś tam się z kimś być może mocno pokłóciły. Również mogą sobie tutaj sprawdzić, um, czy tutaj dalej będzie kontynuacja tej znajomości, czy też nie. Tutaj będą tylko, słuchajcie, wyłącznie relacje takie jak rodzinne, przyjacielskie, koleżeńskie. Romantyczne były już robione, więc odsyłam Was do poprzedniego filmu. I teraz słuchajcie, tak, pierwsza grupa ma czerwoną świeczuszkę, grupa numer dwa ma brązową i grupa numer 3, niebieską przypomnę słuchajcie tylko, że nie ma możliwości zamawiania czytań prywatnych do 2 stycznia 2-3 stycznia nie mam nie słuchajcie na mailu, nie mam w ogóle też dostępu, bo wyjeżdżam do rodziny jak już w ogóle widzicie ten film to pewnie już jestem u rodziny, tam słuchajcie mam ograniczony po prostu jakby dostęp do internetu, bo jest to teren ogólnie gór więc jakby będzie, nie będzie mnie jakby na mailu, więc nie gniewajcie się, odpowiem na wszystkie maile dopiero 2-3 stycznia. I tak, pomyślcie o swojej osobie, wybierzcie grupę, która najbardziej Was przyciąga, a ja już przechodzę do grupy numer jeden. I witam osoby, które wybrały grupę numer jeden. I już słuchajcie, patrzymy. Czy to jest koniec Waszej przyjaźni, Waszej znajomości? Um, co tutaj energie chcą powiedzieć? Czy to jest koniec Waszej znajomości, Waszej przyjaźni? Mamy rycerza kielichów, energię Czwóreczki kielichów dwójeczki kielichów, nie słuchajcie to nie jest koniec waszej znajomości przyjaźni, e, czy tam ogólnie jakiegoś kontaktu, chwilowo wasza osoba teraz jest w dosyć takim ponurym smutnym nastroju skupia się na innych rzeczach, gdzieś też zabłądziła, warto tej waszej osobie dać troszeczkę czasu, dlatego że ona teraz też może być bardziej nerwowa e, może łatwiej być z tą osobą okłótnie, może ogólnie mieć dużo do zrobienia, przez co może być bardziej rozdrażniona, natomiast nie widzę zakończenia waszej znajomości Widzę tutaj jakby dalej jej kontynuację. Po prostu dajcie tej waszej osobie troszeczkę czasu. Tutaj pokazuje się, że ona jest teraz, słuchajcie, w takim troszeczkę innym momencie swojego życia, może teraz chcieć ułożyć różne sfery swojego życia, może bardziej gdzieś tam chce rządzić, gdzieś tam może też wychodzić naprzód, więc niektóry z Was też to może na przykład gdzieś tam denerwować. Natomiast nie widzę tutaj finalnie u Was zakończenia tej znajomości, tego kontaktu. Jest to chwilowa jakaś pauza. Ta osoba po prostu ma jakieś tam swoje rzeczy na głowie. Coś tutaj u niej się dzieje, więc to też nie jest do końca tak, że nie wiem, że tutaj ma do was jakiś problem. Zwyczajnie gdzieś tutaj po prostu teraz zajmuje się swoimi sprawami. Też tak jak mówię, może być troszeczkę smutna. Dla każdego z was to będzie coś innego. Natomiast główny jakby taki temat jest taki, że to nie jest koniec waszej znajomości czy też przyjaźni. Po prostu teraz ta osoba potrzebuje czasu i przestrzeni dla samego siebie. Może być bardzo przemęczona, może wiele rzeczy dziać się dookoła tej waszej osoby lub też może być z kimś pokłócona lub Wy się też pokłóciliście natomiast głównie ta osoba jest przemęczona ma dużo gdzieś tam różnych myśli w głowie i musi sobie na spokojnie z tym poradzić, więc tutaj dajcie przestrzeń, na chwilkę może też warto odpuścić, nie naciskać a kontakt z tą osobą jeszcze wróci, nie widzę tutaj zakończenia tej znajomości, relacji i też widzę jakby, że potem wszystko pozytywnie się ułoży, więc nawet jeżeli się pokłóciliście, to widać tutaj ponownie jakby naprawę tej Waszej znajomości. Więc tak to mi się dla Was pokazuje. Ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze i przechodzę do grupy numer 2. I witam osoby, które wybrały grupę numer 2. I już słuchajcie, sprawdzamy sobie, czy to koniec Waszej znajomości, czy to nie koniec Waszej znajomości. Koło fortuny. Mhm. Czy to koniec Waszej znajomości? Energia Maga, Szósteczki Kielichów. Uważajcie na tą osobę. To może być osoba troszeczkę, która ma niewygodny charakter, która może być konfliktowa, y, która może być troszeczkę zazdrosna o Waszą sferę miłości. Jeżeli niedawno kogoś poznaliście, lub ogólnie wasze, Wasza sfera miłości się bardziej układa, Ogólnie jakby tutaj widzę troszeczkę, że ta osoba może być zazdrosna o was. Czy to właśnie o miłość, czy to właśnie o powodzenie w finansach, czy też w pracy, malutka zazdrość ze strony tej waszej osoby się pokazuje. Też jest to osoba, która może troszeczkę plotkować, która gdzieś tam może nie do końca być taką uczciwą wobec Was osobą. Więc pierwsze, co to pokazuje się troszeczkę właśnie. Z tym, z tym kołem fortuny, właśnie, że to jest osoba, jeżeli właśnie teraz coś się takiego dzieje, że to nie jest ktoś do końca szczery, że warto gdzieś tam brać, przymknąć trochę oko na tą osobę, warto. Nie warto też aż tak bardzo wszystko, wszystkiego jej poświęcać, bo tutaj jakby coś z tą osobą jest nie tak. I tutaj jest to zarysowane, że albo jest zazdrosna o jakąś waszą sferę, albo też tak słuchajcie, może być, że jest to ktoś po prostu, kto chce coś uzyskać waszym kosztem. Więc tutaj troszeczkę też uważajcie, bo tutaj ta osoba jakby. To jest typ osoby, która chce być na pierwszym miejscu w różnych sferach i też może, nie wiem, często Was prosić o przysługę, o pomoc, żeby właśnie wyjść tutaj na pierwsze miejsce jakieś. Więc na to uważajcie i pytamy sobie dalej, czy to koniec Waszej znajomości, Waszej przyjaźni. Okej, okay. tutaj słuchajcie, widać osobę, która może mieć na was naprawdę bardzo negatywny wpływ. To jest ktoś troszeczkę egoistyczny. I tutaj warto się zastanowić w tej grupie, czy jednak nie warto zakończyć tej znajomości całkowicie, dlatego że widać tutaj jakieś toksyczne zachowania, czasami manipulacje tej osoby w waszym kierunku, których możecie na przykład na pierwszy rzut oka nie dostrzegać. Więc przeanalizujcie sobie sytuację, bo ta grupa pokazuje mi się pod takim znakiem ostrzeżenia, że to nie jest ktoś odpowiedni dla was, ktoś kto może całkowicie just wprowadzać zamęt, chaos wad do waszej głowy, nie wiem, możecie się doradzać, a ta osoba zawsze gdzieś tam może mieszać. Po prostu przeanalizujcie sobie tą sytuację i czy to jest koniec waszej znajomości, przyjaźni, nie do końca, dlatego że często takie właśnie znajomości karmiczne, bo tutaj mogę powiedzieć, miało, że to jest coś na zasadzie właśnie takiej relacji karmicznej, to jest często taka znajomość, która powraca jak bumerang, czyli chwila jest cisza, przerwa, być może jakieś kłótnie, napięta atmosfera, a nagle ta osoba zmienia swoje zachowanie i tak w kółko, tak w kółko. Jeżeli czekacie, aż ta osoba się zmieni, bo na przykład nie wiem, coś się tutaj złego podziało, ta osoba się nie zmieni. Ona chwilowo gdzieś tam zacznie zakładać maski, ale potem wszystko zacznie wracać do normy. Więc uważajcie na tą osobę, to ta osoba się nie zmieni. W kółko będzie powtórka z rozrywki, no i też jakby. Um, Zastanówcie się, czy na 100% to jest odpowiednia dla Was osoba, bo tak jak mówię, ona może wydawać się miłą osobą, ale w środku jakby kieruje się nie do końca takimi dobrymi rzeczami i też może więcej wprowadzać do Waszego życia chaosu, zamętu i bardziej egoistycznie podchodzić właśnie w tej znajomości niż Wy. Wy możecie coś jej dawać, a ona może gdzieś tam Wam wiele odbierać. Więc zastanówcie się nad tym, natomiast to nie jest koniec. Ta osoba będzie wracać troszeczkę jak bumerang. Ale dla Was, jakby tutaj jest zadanie, żeby zastanowić się, przeanalizować sytuację, czy to na pewno jest ok osoba dla Was. Więc tak to mi się pokazuje. Um, ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze, i przechodzę do grupy numer 3. I witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3. I już patrzymy, czy to koniec Waszej znajomości, Waszej przyjaźni. Usameczka kielichów. Giermek monet. A z Okej. Okay. Tutaj słuchajcie, widać dystans, dlatego że któryś z Was się zmienia. Energie są wymienne, więc może być u was lub u tej waszej osoby. Natomiast ktoś tutaj jest osobą, która chce się rozwijać, która chce zacząć na nowo coś, która chce zmienić swoje życie, swoje podejście, może gdzieś tam w, idzie w rozwój osobisty, w duchowy, albo mocno w pracę, albo właśnie w jakąś edukację. Natomiast któreś z was tutaj bardzo mocno chce się rozwijać, zmienić swoje życie, zmienić nastawienie, chce zmiany ogólnie otoczenia. Gdzieś wyjść z rutyny i przez to może troszeczkę do Was się dystansować, lub Wy do tej osoby możecie się troszeczkę dystansować. Natomiast głównie jest pokazana energia teraz takiej pauzy dystansu, dlatego że każdy zajmuje się swoimi sprawami, tym co dla Was jest najważniejsze. Zobaczymy sobie, czy tutaj to koniec Waszej znajomości, przyjaźni, kontaktu. Energia maga, energia szóstki kielichów. Energia Gwiazdy mogła Was też ściągnąć do grupy numer 2. Okej, okay. szczerze Wam powiem tak... Um. Z jednej strony to mogło się zadziać coś takiego, że teraz też wasza osoba bardziej idzie w kierunku znajomości z kimś innym, bardziej teraz skupia się na innych rzeczach, innych sferach, innej osobie i może się do was dystansować, może mocno mieć mniej dla was czasu. Natomiast nie widzę, żeby tutaj było totalne zakończenie z wami znajomości. Może być właśnie taka pauza, natomiast jakby w przyszłości jest tutaj powrót, jakiś mały kontakt. Natomiast. Tutaj pokazuje mi się osoba trzecia, że ktoś tutaj może też Waszą osobę odciągać, albo jakaś osoba, albo sytuacja. Dlatego jest chwila dystansu i też pauzy. Wasza osoba teraz jakby też się broni przed jakimś tam większym kontaktem, dlatego że jakby czuje, że tak będzie teraz najlepiej. Natomiast szczerze Wam powiem, że. Mm, nie widzę tutaj, jakby teraz, zakończenia całkowicie Waszego kontaktu i znajomości. Jakby jeszcze jednak jakaś, histori jakaś historia, jakieś kontakty między Wami tutaj były. Natomiast też może tak być, słuchajcie, że z czasem ta Wasza osoba pójdzie w kierunku kogoś całkiem innego, całkiem nowego i Wy będziecie to odczuwać, że to jest taka walka na siłę o tą osobę. Rada jest, słuchajcie, dla Was taka, że jeżeli um, ta osoba chce iść w kierunku kogoś innego, innych rzeczy nie ma dla Was, czasu nie ma równowagi, to czasami warto sobie odpuścić po prostu pewne osoby. Bo ta osoba może gdzieś tam być, ten kontakt dalej może być, ale może on być bardzo mały, i ta osoba może poświęcać się innym osobom, może zmieniła środowisko, może się przeprowadziła, e, jakiś malutki kontakt może pozostać, ale może on być na zasadzie totalnego braku równowagi. No i tak jak mówię, zwróćcie po prostu na to uwagę sobie w późniejszym czasie, bo tak jak mówię, może być tak, że tutaj jest albo trzecia osoba, albo inna sytuacja, ta osoba będzie bardziej iść w kierunku tych innych rzeczy, innych spraw, a wy tutaj na przykład będziecie czekać i tego kontaktu będzie bardzo mało, gdzieś to wszystko się zdystansuje, ochłodzi, więc też warto się zastanowić po prostu czy tutaj jest równowaga, czy tutaj jednak warto jakby czekać na tą osobę, bo wy możecie cały czas o coś prosić, czekać, a ta osoba gdzieś tam raz napisze, raz zniknie, więc też zastanówcie się, czy to jest odpowiednia tutaj znajomość dla was. Czasami lepiej odpuścić, niech sobie ktoś idzie już swoją własną drogą, niech idzie do tych ludzi nowych, których poznał do sytuacji, których nowych, do nowych sytuacji, które teraz ma. Czasami warto po prostu odpuścić i niech sobie po prostu osoba idzie i sama zadecyduje. Nie bądźcie jakby też takim, wiecie, planem zapasowym. Warto też jakby się temu przyjrzeć. Więc tak to mi się pokazuje. Ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Podsumowując, to nie jest jeszcze koniec Waszej przyjaźni, znajomości, tak? Definitywnie. Natomiast ten kontakt może być zdecydowanie mniejszy. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. I pa, pa.